Piotr Frączewski, dzień dobry, witamy w Sanoku. Moje uszanowanie, witam, dzień dobry. Właściwie to, że został pan aktorem, to zostało gdzieś chyba tam na górze zaplanowane, prawda? Bo pana tato pracował w teatrze, pan jako berbecz grał przy boku Adolfa Dymszy. Tak było, istotnie, jak pan mówi. Nie, dlaczego tak było i dlaczego tak się potoczyły wypadki, zdarzenia, to by trzeba świętego Piotra zapytać, o co szło. Ale tak było rzeczywiście. Mój tata pracował w teatrze, no ale nie był aktorem, nie należał do stafu scenicznego, że tak powiem, do zespołu aktorskiego, artystycznego. Był w administracji teatru, pracował. Przed wojną był związany troszeczkę ze sztuką teatru i filmu, no, ale nie kontynuował tego. Ja rzeczywiście wylądowałem w teatrze Syrena. Miałem w ogóle skłonność do nauk humanistycznych, to znaczy języka polskiego, geografii, biologii, historii. Byłem tumanem, jeżeli chodzi o sprawy nauk ścisłych. Należałem do tych chłopców, którzy obsługiwali szkolne różne akademie, uroczystości, jubileusze. I jakoś tak się to potoczyło rzeczywiście. I tak już zostało do dzisiaj. Minęło sporo lat. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. W każdym razie to jest moje doświadczenie, moje życie w jakimś sensie. Nie da się tego ukryć. No i trwamy na stanowisku. Dla widzów jak najbardziej dobrze. Właściwie to trudno rozmawiać o pana rolach. Naliczyłem wczoraj ich kilkaset. Gdybyśmy chociaż o jednej tylko wspomnieli, musielibyśmy tu parę godzin rozmawiać, prawda? Ale czy jest taka rola, o której pan marzy, a jeszcze pan nie zagrał? Nie, chyba nie. Chyba nie. Ja przyznam szczerze, że nigdy specjalnie nie miałem marzeń związanych z tą robotą. Oczywiście młody chłopiec, dziewczyna, kiedy zdaje do szkoły teatralnej, obecnie już Akademii Teatralnej, mając 18 lat, składając egzamin dojrzałości, prawdopodobnie na dobrą sprawę nie wie, dlaczego wybiera tę drogę, dlaczego wybiera ten zawód. Po prostu wydaje się, że ten zawód daje takie szanse, możliwość na bycie kimś właśnie niepowszednim, kimś innym. Za tym, jeżeli się wiedzie, to idzie jakaś popularność w większych wymiarach, w większych krajach sława. Ale to jest szansa właśnie, żeby spróbować takiego jakby podwójnego może życia nawet. To dlaczego się taki kierunek wybrało, przychodzi dopiero ta wiedza o tym, przychodzi oczywiście z upływem lat, z doświadczeniem, w które obrastamy. Przybywa nam siwych włosów, siniaków, zadrapań i różnych takich oznak życia na ciele. I to najprościej mówiąc jest taką próbą opisania świata, opisania ludzi, zrozumienia tego wszystkiego i próbą wyrażenia tego na swój sposób, wedle własnej diagnozy, wedle własnych umiejętności, zdolności, nie powiem talentu. Talent się przydaje oczywiście, jest czymś wyjątkowym, jest tajemniczym darem natury, kosmosu, Boga, nie wiem jak to nazwiemy, ale jeżeli się poważnie ten zawód traktuje, to wydaje mi się, że to jest jakby jedyny sens, który, jeżeli się dobrze wiedzie, jeżeli się udaje, bo nie zawsze się oczywiście udaje i nie zawsze się dobrze wiedzie, ale jeżeli aktor jest czytelny dla widza, jest zrozumiały, jest rozpoznawalny, jeżeli ma na swój sposób kredyt zaufania u widzów, szacunek, nie wiem, lubią go, cenią, to warto to robić. Oczywiście jest sens, moim zdaniem, tak mi się wydaje, aczkolwiek mogę się mylić, jest sens grać w pierwszej lidze, no, jest sens grać w reprezentacji, a drużyna podwórkowa jest chyba
myślę, mniej atrakcyjna, ale są ludzie, którzy robią to z pasją, z wiarą i z ochotą i z taką potrzebą, że coś takiego chcę robić. I już nieważne, czy się udaje bardziej, czy trochę słabiej. Muszę przyznać, że bardziej. Nie wszyscy wiedzą, że Steven Spielberg chciał pana obsadzić w jednej z ról, prawda? Tak, tak, był taki czas. To było nie wiem ile lat temu, 10-15, nie pamiętam kiedy ten film powstał. Chodziło o listę Schindlera. Rzeczywiście grunęła ta wiadomość w środowisku i w ogóle w Polsce, że większa część zdjęć będzie kręcona właśnie na terenie Polski, w Krakowie i w okolicach. I dostałem takie zaproszenie na próbne zdjęcia, na spotkanie przede wszystkim. No to było rzeczywiście, podejrzewam, 15 albo więcej lat temu. Oczywiście poczułem się dobrze, dowartościowany, zauważony, ale przyznam się szczerze, że nie dawałem sobie zbyt wielkich szans, bo to jest jednak mimo wszystko język nie mój. Historia jest bardzo szczególna, bardzo, bardzo specyficzna. Oparty film na faktach, na prawdziwych zdarzeniach, jakie miały miejsce i były udziałem tych ludzi. Tym niemniej odbyłem spotkanie i rozmowę. Później dostałem do opracowania taki rodzaj monologu, dosyć sporego. To miało być takim materiałem właśnie próbnych zdjęć. Ale nie wiązałem z tym nadziei, naprawdę. Było mi bardzo miło, że przeglądając zdjęcia, bo to się stąd wzięło, u producenta, u pana Lwarwina, zobaczył taką twarz i powiedział, może ten facet. No ale może nie. Ja nie należę do fajterów w ogóle. Nigdy nie walczyłem o rolę, o to wszystko, co z tym zawodem łączy się z człowiekiem, jego sukces czy porażki, ale nie mam odruchu, że za wszelką cenę, że się dobijam o uwagę, nie mam talentów autopromocyjnych, więc było klawo. Oni zresztą bardzo się ładnie zachowali, bo później zaprosili mnie do współpracy już w innym wymiarze, bo rzecz dotyczyła głównej postaci. Zagrał w końcu Liam Neeson. Świetnie, świetny facet o bardzo takiej wyrazistej fizyczności. I było okej, bardzo. Zaprosili mnie, ale ja powiedziałem, że bardzo serdecznie dziękuję za pamięć, za zaproszenie, ale jeżeli to interesowało mnie, to co, się nie udało. I tutaj Steven Spielberg popełnił błąd, tak? Nie urągając Liamowi Neesonowi, prawda, bo świetny aktor. Nie, no pewnie, świetny. W zasadzie ja wrócę do tego fajtera, o którym pan powiedział przed chwileczką, dlatego że ponoć trochę pan obuzował w tej Warszawie za młodu. No tak, no jak to dziecko, chłopczyk w krótkich portkach, a później trochę już w dłuższych. I tak, byłem tak jak rzesza moich kolegów, rówieśników, byłem takim zwyczajnym chłopcem skłonnym do draki, do rozruby, do wybijania szyb w oknach, grania w piłę na podwórku. Nie zawsze się dało wcelować w bramkę, ale w okno. Dzieciństwo mojego pokolenia, mojego miotu, że tak powiem, zabawy odbywały się na gruzach właściwie. Słynne podchody dookoła, było morze gruzów jednak cały czas, 40 lata. I znajdywało się jakieś dziwne przedmioty, o których rodzice przestrzegali, których zakazywali dotykać i przynosić do domu. Ale to było normalne dzieciństwo. Bardzo, bardzo mile to wspominam. Połowy pewnie kolegów z tamtego czasu już nie ma. Ale był pamiętam niezwykły, pomijam jakby sferę polityczną całego zjawiska, ale był rodzaj takiej atmosfery, klimatu, aury,
które rozpoznawały nawet właśnie dzieci, nie mówię już o młodych nastolatkach, ale coś było ciekawego w tym świecie postmilitarnym, który się układał na nowo, próbował się w jakiś sposób objawić ludziom. Wiadomo, co to było. Różne były zdania na ten temat. Inaczej mówiło się w domu, inaczej uczyła szkoła, jeszcze co innego mówił Kościół. Więc to była schizofrenia taka. Ale jeżeli rodzice byli mądrzy, przytomni, to dawało się nawet we wczesnej młodości wybrać opcję najwłaściwszą. Jak to się stało, że właściwie wygrał pan, już tu mówiliśmy o tym, że Dębsza, że tato był w teatrze, ale jak to się stało, że pan się zdecydował pójść do... To był bardzo prosty mechanizm, był, towarzyszył temu. Ja nie miałem za grosz talentu do właśnie nauk ścisłych, matematyka, chemia, fizyka. To nie była dziedzina wiedzy, która mnie ciekawiła. Oczywiście potrafiłem się nauczyć na żądanie nauczycieli, nie wiem, wzorów chemicznych czy matematycznych, rozwiązywać równania i tak dalej, ale to mi nie sprawiało w najmniejszej przyjemności. Po prostu mnie to nie ciekawiło. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nauka ścisła, matematyka, która jest królową nauk, przecież fizyka, chemia, to jest fantastyczny świat i może być właśnie przedmiotem pasji, namiętności i pożądania, ale mnie interesowała jakby druga strona medalu. Odwrotność właśnie nauk zapisanych w znakach, cyfrach, wzorach. Właśnie była historia, to była biologia, polski język z całą pewnością, geografia. To mnie bardziej jak gdyby zajmowało. I miał też pan chyba szczęście do ludzi, prawda? I w szkole już nawet, i później w teatrze. To są sławy, w których wymienianie samych nazwisk zajęłoby dłuższą chwilę. No tak, tak. Myśmy mieli to szczęście, mój rocznik i ten czas, który wypuszczał ze szkoły przyszłych aktorów młodych, że trafiliśmy jeszcze na wspaniałe postacie Teatru Polskiego. Teatr był najważniejszy, teraz jest co innego ważne, ale teatr nigdy nie stracił jak gdyby wiary, szacunku ludzi, widzów, chęci uczestniczenia, chodzenia do teatru, oglądania teatru, przeżywania teatru. A mieliśmy ten fart, że właśnie spotkaliśmy w teatrze wielkie postaci aktorów, wielkie indywidualności, osobowości. To byli aktorzy, z których ogromna część należała już do seniorów Teatru Polskiego. Byli najpierw wykładowcami w szkole teatralnej, a później byli naszymi kolegami ze sceny, z teatru. Także to był bardzo ciekawy porządek rzeczy. Był teatr współczesny, był teatr dramatyczny, był w końcu pan Gustaw Holubek. Tak, tak. Ja się angażowałem do Teatru Narodowego, do Kazimierza Dejmka, dyrektora Kazimierza Dejmka. To był rok 68, więc znane komplikacje i zawirowania. I zostałem w teatrze po wakacjach Adama Honuszkiewicza, ponieważ Kazimierza Dejmka usunięto z dyrektora Teatru Narodowego pod różnymi zarzutami. Później był rzeczywiście teatr współczesny Erwina Aksera, później cała dekada lat 70. teatr dramatyczny. Gustaw Holubek, to była jedna z największych scen w Polsce, w ogóle w Europie podejrzewam. To był teatr, który miał swój świetny czas. Taki okres prosperity. Był rzeczywiście fantastyczny zespół i teatr, właściwie premiera w premierę. Premiera w premierę stawała się wydarzeniem. Pan Gustaw Holubek, ja przeczytam sobie, mawiał, że przygotowując się do roli, warto sięgnąć w głąb siebie samego, o ile oczywiście tam się kogoś zastanie. Tak. Mam wrażenie, że pan korzysta z tej rady i cały czas ktoś tam jest. No nie wiem, trudno jest to dokonać takiej autooceny.
to jest właśnie taki zawód niewdzięczny chwilami bardzo, który trzeba powiedzieć, że aktor jest właściwie poddany wiecznemu konkursowi, wiecznemu egzaminowi. To jest kwestia, nie wiem, czy tego zawodu się w ogóle można nauczyć. Można się nauczyć wszystkiego w Akademii Teatralnej, tego, co dotyczy jak gdyby techniki funkcjonowania w tym zawodzie, funkcjonowania na scenie, czy na planie filmowym, czy przed kamerą telewizyjną, czy przed mikrofonem radiowym. Tego wszystkiego można nauczyć. Można się nauczyć techniki wyrazistości mowy, posługiwania się ciałem, plastyki ciała, ruch sceniczny. To wszystko są, byli od tego nauczyciele, którzy tego uczyli. Natomiast to, co jest jak gdyby cechą podstawową, główną i wymagalną wręcz, czyli to, z czego wynika osobowość, indywidualność, bardzo szczególny, własny sposób właśnie pojmowania świata, rozumienia, próby wyrażenia tego. To już są sprawy, które albo pojawiają się w człowieku podczas jego studiów, podczas nauki. To jest taki zawód, w którym się człowiek do końca uczy właściwie. Albo tego po prostu nie ma, albo jesteśmy wątli, słabi, troszeczkę ubodzy duchem, bo nie da się ukryć, że sztuka, jak mawiał Gombrowicz, jest przede wszystkim wyładowaniem, czyli jest emocją z całą pewnością. On dodawał jeszcze, a później myśleniem dopiero. Ja bym się tutaj nie zgodził z tym w całości, bo to jest też świadectwo właśnie naszej świadomości, naszej wrażliwości, naszego sposobu myślenia. Więc to są rzeczy takie imponderabilne, których nie da się zważyć, zmierzyć, dotknąć. To należy do urody człowieka po prostu, do tego, jakim w istocie rzeczy jest człowiekiem. I można po podziele aktora, po jego rolach określić jego właśnie stan umysłu i ducha. Można tego człowieka polubić, ale można go też znienawidzić na dobrą sprawę. To jest takie działanie przy otwartej kurtynie cały czas. Oczywiście aktorzy mają obawy, czy się zostanie dobrze zrozumianym, czy nie popełni się kardynalnego, dramatycznego błędu, który eliminuje z zawodu. No to jest ryzyko, które jest wpisane, że tak powiem, w ten zawód i to ryzyko się podejmuje. Jakie są wyniki ostateczne, ocena należy do publiczności. Troszkę jak spacer po cienkiej linii nad przepaścią. Ja muszę przyznać, że wczoraj cały dzień spędziłem na lekturze bardzo przyjemnej, ja Franceschi. Tak, i ponoć nie chciał pan tej książki. Tak, nie chciałem. Uważałem, w dalszym ciągu uważam, że nie mam nic specjalnie ciekawego do powiedzenia. Poza tym, mniej więcej tym, o czym wszyscy wiedzą, może w ten albo w inny, różny sposób. Poza tym był taki czas, że doszło do takiej epidemii pisania książek. Wszyscy pisali, celebryci, artyści, dziennikarze, śpiewacy operowi i aktorzy. I tak jakoś patrzyłem na to dosyć krytycznie, no ale w końcu jakoś mnie ucapili i nie dali już żyć. I Marcin Mastalerz, który jest autorem tej książki, znalazł taki, bardzo dobrze się z nim rozmawiało, długi czas dosyć, i on znalazł taki fajny pomysł na tę książkę. Opakował ją w taką formę i mam takie wrażenie, że ona jest bardzo prosta, nieskomplikowana, nie ma tam prezentacji własnych talentów, ani nie domagam się, nikt się nie domaga w tej sztuce, w tej książce, żeby tego człowieka lubić, szanować i mówić, że jest bardzo okej. Jest takim zwyczajną rozmową, z mojej strony ciekawą, bo ciekawy był
rozmówca w postaci Marcina Mastalerza. I powstał z tego taki zapis, bez koturnu, bez zadęcia, bez nosa do góry. Skromny, wydaje mi się taki troszkę niepewny, z pokorą. No i tak się stało. Muszę powiedzieć, że uśmiałem się serdecznie z wielu anegdot teatralnych, no ale tak, też jest głębszy sens, jest jakiś taki zastanowienie się nad sensem życia w ogóle, jak przeżyć to życie i pod tym względem można tę lekturę praktycznie każdemu polecić. No tak, właśnie ta książka być może przez to jest, ma powodzenie, że nie dotyczy ten plan zawodowy tego bohatera tej książki, jest jakby dodatkiem do tej rozmowy i do życia. Tak jak moim zdaniem ten zawód jest właśnie dodatkiem do życia, nie jest podstawą życia i gwarancją życia, lepszego czy gorszego. Jest czymś, po co się sięga, próbuje się coś z tym zrobić, a plan cywilny, prywatny, należy do sfer tajemnicy, który nie wszyscy chcą ujawniać i przedstawiać. Który pan zresztą doskonale strzeże. Wracając do tych anegdot, ponoć kiedyś Kalina Jędrusik, paląc papierosa w teatrze, napotkała na reprymendę od strażaka, tak? To jest dłuższa anegdota, nieprzyzwoita w słowach, więc nie możemy jej opowiedzieć, bo być może będą oglądali to mali widzowie. Ale tak, dawny teatr właśnie ten, już nie mówię o czasach międzywojennych, kiedy to w ogóle było wszystko inaczej, musimy kończyć. Był czasem, jeszcze czasy naszej młodości w teatrze, czyli przełom lat 60., 70., 80., to był czas anegdot, kiedy się rodziły anegdoty, powstawały bardzo zabawne sytuacje, bardzo wdzięczne, pełne wdzięku właśnie, poczucia humoru, śmiechu, ale swego rodzaju właśnie takiej mądrości, która wynika czasami z zabawnych okoliczności. Obecny czas nie jest czasem anegdot. Nikt nie ma na to czasu, miejsca, ani też umiejętności, żeby taką anegdotę stworzyć czy powołać do życia. A jak ma ochotę, może kupić zawsze książkę, prawda? Ja Franceski. Właściwie o to muszę zapytać, bo całe moje dzieciństwo to i oto Szadoki, i Akademia Pana Kleksa. Ponoć niewiele brakowało, żeby pan nie grał w Akademii Pana Kleksa, prawda? Ja się dowiedziałem tego przy rozmowie właśnie z autorem książki. Pierwszą osobą, którą Krzyś Gradowski, czyli reżyser, zaprosił, czy złożył ofertę, zaproponował, był Janek Koburzewski. I jak się tego dowiedziałem, to byłem zachwycony, pomyślałem sobie, tak, to jest idealny Kleks, również w takim rysunku fizyczności swojej postaci, jest takim czystym niemalże przeniesieniem z rysunków Marcina Szancera, który ilustrował Akademię Pana Kleksa. I pomyślałem sobie, tak, to już nic nie trzeba było robić. Janek był idealną postacią, idealną figurką, żeby stać się Kleksem widocznym, żyjącym na ekranie. No ale nie wiem, dlaczego do tego nie doszło. Może nie chciał, może nie mógł, może były jakieś kolizyjne terminy i nie był w stanie tego przyjąć. I nie musiał pan nosić maski w upał, tak? W armii. I spadło na mnie. Właściwie wróćmy do tego, co dzieje się dzisiaj tylko. Nie mam już czasu. Edukacja Rity. To jest taka sztuka dobrze wpisująca się w naszą rzeczywistość. Mnóstwo jest wokół ludzi podnoszących swoje kwalifikacje. Właściwie to jest też stara historia, prawda? Bo to jest taka historia z Pigmaliona. No tak, to wzorem jest Pigmalion, nie da się ukryć. Stary grecki po drodze show. Natomiast to jest taka sztuka, która przewędrowała przez wszystkie sceny świata. Jest Willy Russell, jest autorem, świetnie napisana, inteligentnie, z bardzo dobrymi dialogami, z poczuciem humoru, z rodzajem pewnej refleksji, która nie opuszcza tej rozmowy, bo sztuka jest właściwie taką właśnie dialogiczną sytuacją. Dialog, rozmowa, konwersacja jest podstawą tych zdarzeń, które mają miejsce. Jest w takich kilkunastu odsłonach. Młoda dziewczyna, która chce się wyrwać ze swojej niedobrej dzielnicy i z niedobrego towarzystwa, jest ciekawa świata, ciekawa ludzi, chce się dowiedzieć więcej, nauczyć.
i trafia do Uniwersytetu Otwartego, który jest takim wydziałem na Uniwersytecie Brytyjskim, jednym z uniwersytetów brytyjskich, i trafia do takiego profesora literaturoznawcy, który jest takim troszeczkę zgorzkniałym człowiekiem, nie do końca udanym poetą, więc jest troszeczkę rozgoryczony, plan życiowy też poddany wielu próbom, i to wszystko sprawia, że zagląda do szklaneczki whisky bardzo często. Jest w taki bardzo miły sposób, uroczy, zalkoholizowany, ale dochodzi do edukacji takiej właściwie w obie strony. Oni się oboje uczą, są z różnych światów. Przepaść jest pokolenia, jeśli nie dwóch, między nimi, ale świetnie się dogadują i czerpią tę naukę od siebie wzajemnie. On się uczy pokory, rozsądku prawdziwego, życiowego. Uczy się takiej mądrości, którą właściwie ona mu dopiero uzmysławia i uprzytamia. Jest bardzo przyzwoity spektakl. Świetna jest Kasia Ucherska, bardzo młoda dziewczyna, bo jest drugi rok dopiero na scenie, ale to jest jej absolutnie popisowa rola. Świetna dziewucha z temperamentem, z talentem, z poczuciem humoru, myśląca. Także mamy szczęście. Naprawdę rzadko ten zawód sprawia przyjemność, ale jak się spotykamy i mamy do opowiedzenia ten dwugodzinny spektakl, to zyskujemy być może dobre samopoczucie. Jak mawiał profesor Bardini, że w teatrze są złe lata, ciężkie miesiące, marne tygodnie i tylko dobre dni. To są nasze dobre dni. Wiem, że musimy kończyć, bo za chwilę przedstawienie. Tak, nie mogę więcej, ja Boga kocham. Tylko jeszcze zapytam, gdzie możemy pana zobaczyć oprócz tego przedstawienia w najbliższym czasie? Chyba jakiś serial też w telewizji będzie, tak? Serial jest w stacji Polsatu od roku już. To się nazywa W rytmie serca. Jest drugi sezon. W perspektywie ma być trzeci. Nie wiem, bo nie oglądam. Ale serial jest tak, jak dostajemy takie głosy. Bardzo dobrze odebrany i lubiany. Serial to są usługi dla ludności, która albo akceptuje opowieść i akceptuje aktorów, wykonawców, albo patrzy na to bez zainteresowania. My podobno mamy ciekawość widzów i tak jak wczoraj usłyszałem, że jest ulubionym serialem stacji Polsat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo również dziękuję. Magika i niech naprawi, nie? No właśnie, już dawno chciałem. No gdzie ci to mało? Trzeba się za to wziąć, bo kiedyś pan się nie wydostanie. Ładny obrazek. A, ten, tak. No, rzeczywiście, chyba ładny. Erotyczny? Czy ja wiem? Prawdę mówiąc, nie spojrzałem na niego od 10 lat, no ale rzeczywiście, chyba jest erotyczny. Chyba? Cycki na wierzchu i w ogóle? A to miało być erotyczne? Myśli pan, że jak on pomalował, to chciał ludzi podrajcować? No. Znaczy no, dostarczyć im bodźca seksualnego? No pewnie tak. Założę się, że tak. No nie maluje się takich rzeczy po to, żeby ludzie podziwiali linię czy kolor. Mhm, chyba ma pani rację. Taka ichniejsza pornografia, nie? Zanim było wideo i w ogóle, wtedy na takie rzeczy się ślinili. No ale klasztor był zupełny, więc robili tak pod religię. A pan myśli, że to miało być erotyczne? To myślę, że to bardzo piękny sztych. No nie o to pytam. Znaczy określenie to zawiera wiele moich odczuć związanych z tym sztychem. Między innymi, że istotnie jest pełen erotyki. Dużo ma pan takich studentów jak ja? Nie, właściwie nie. Bo aż mnie zatkało, jak mnie przyjęli. No, jakby to był normalny uniwersytet, to pewnie by nie odwalili, nie?
Ale ten otwarty to inna para kaloszy. A może są na musiku i biorą jak leci. Prawdę mówiąc, wiem o nim tyle co pani. Pierwszy raz coś dla nich robię. No pięknie, jeszcze na praktykanta trafiłam. Nie, pani mnie jeszcze zrozumiała. Ale pracuję tutaj w tym uniwersytecie, tylko po raz pierwszy mam zajęcia. Na uniwersytecie otwartym. Żartowałam. Jestem emerytowanym wykładowcą. Ale to był żart. Aha. To przepraszam. No to tak, ma pani rację. Praktyka. No brawo! Załapał od razu jak błyskawica. A po co to panu właściwie? Dla kasy? No tak. Właściwie tak. Mogę zapalić? Papieroszka? A co? O, myślał pan, że skręta? O nie, Dragów nie uznaje. Człowiek jest potem taki zamulony. Zapali pan? Nie, nie palę, rzuciłem. No, wszyscy ostatnio rzucają. Raka się boją. Wszystko tchórze. Śmierci i chorobie trzeba rzucić wyzwanie. A czytałam taki jeden wiersz o walce ze śmiercią. A, Dylan Thomas. Nie, Roger McGough. O staruszku Debeściaku, co daje długą ze szpitala i jedzie w miasto. Kto był gość? Staje na ulicy nawalony jak stodoła i wyzywa śmierć, żeby przyszła i spróbowała z nim. No po prostu wymiata. No, z tym konkretnym utworem chyba się jeszcze nie zetknąłem. To przyniosę pan tą książkę ekstra. Może przy okazji kiedyś, dziękuję bardzo. No, tylko pan pewnie powie, że to nie. Nie, dlaczego? No bo to takie wiersze, które można zrozumieć. Aha. Więc pani zdaniem poezja powinna być zrozumiała, tak? No tak. No ja tak uważam. No i właśnie dlatego tutaj jestem, nie? Bo tylu rzeczy jeszcze nie kumam. Poezji? A wielu wierszy pani jeszcze nie rozumie? No, w większości. No i w ogóle różnych rzeczy. Napije się pani? Czego? Whisky. O i z tym to trzeba uważać, bo niszczy komórki mózgowe. Ale napije się pani, co? No dobrze. U mnie tak łatwo mózgu nie znajdzie.